57 milionów złotych otrzymają 22 podlaskie firmy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Przeznaczą je na rozwój działalności badawczo-rozwojowej. W ten sposób zdobywają wsparcie na tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na ich wdrożenie oraz na samo wdrożenie. 22 firmy pozytywnie przeszły ocenę i decyzją zarządu województwa otrzymają dofinansowanie. Wartość tych inwestycji wynosi niemal 112 milionów złotych. W konkursie, o którym dzisiaj mówimy, przekazujemy 57 milionów dla podlaskich przedsiębiorców na inwestycje i na działania, których wartość przekracza 100 milionów złotych. To kolejne 100 milionów, które wprowadzamy w obieg rozwoju naszego regionu. I to jest sytuacja, w której zawsze jako zarząd mówimy. Dajemy 57 milionów, a drugie tyle wyciągamy od przedsiębiorców, żeby zainwestowali w swój własny rozwój. A nikt lepiej nie wie o tym, jak firmy podlaskie, jak ważne jest inwestowanie w swoje przedsiębiorstwo po to, aby dawać lepsze produkty, lepsze działania, a zatem, krótko mówiąc, dawać swój rozwój, który przy tej okazji i będzie powodował utrzymanie miejsc pracy, dodatkowe miejsca pracy i to, co chyba cieszy nas wszystkich, również z podatków dosilenie możliwości realizowania innych zadań także publicznych. Dzięki dotacjom podlaskie przedsiębiorstwa zainwestują w prace badawcze, utworzą centra badawczo-rozwojowe lub kupią aparaturę do prowadzenia badań. A przedmiotem tych badań będą m.in. nowatorskie instalacje do zasilania silników, systemy energooszczędne w budynkach, domy modułowe, implanty medyczne, suplementy diety czy też roboty pomagające w rolnictwie. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek wdrożyć wynik badań do swojej działalności w ciągu 3 lat od zakończenia realizacji projektu. Tak? Generalnie tak, większość przedsiębiorstw nie prowadzi własnej działalności badawczej, gdyż to się wiąże z dużymi środkami. Tak? Trzeba zainwestować w infrastrukturę badawczo-rozwojową, w prowadzenie prac. Tak więc zazwyczaj no, łatwiej jest kupić sobie urządzenie do produkcji, zacząć produkować i sprzedawać, niż prowadzić długotrwałe badania. Kolejny konkurs zostanie ogłoszony już w sierpniu, zaś sam nabór ruszy we wrześniu. Budżet to 75 milionów złotych. Te projekty, które nie dostały teraz dotacji, mają nową szansę. Często powtarzamy, że rozwój regionu to nie tylko infrastruktura drogowa i świetnie funkcjonujący przedsiębiorcy, ale także pomoc tym, którzy tej pomocy potrzebują, którzy z różnych powodów nie radzą sobie z obecną sytuacją, z własnym życiem, nie radzą sobie na rynku pracy. Organizacje pozarządowe, w tym Caritas Archidiecezji Białostockiej, świetnie pomaga takim ludziom wrócić na rynek pracy, ale też normalnie funkcjonować zarówno im, jak i całym rodzinom. Stąd te dwa projekty, na które w ramach lokalnych grup działania przekazaliśmy środki dla Caritasu, będą właśnie spożytkowane na to, aby te osoby mogły poradzić sobie ze swoimi problemami, przyuczyć się do zawodu i wrócić na rynek pracy, a zatem będą częścią dobrego rozwoju regionu. Szelment, europejską stolicą narciarstwa wodnego. Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szelmencie będzie gospodarzem Mistrzostw Europy w narciarstwie wodnym za wyciągiem. To już druga w ciągu ostatnich 2 lat impreza tej rangi organizowana w województwie podlaskim. 2 lata temu Mistrzostwa Europy w narciarstwie wodnym za wyciągiem juniorów i seniorów odbyły się w Augustowie. Tym razem we wrześniu w Szelmencie od 8 do 11 rywalizować będą zawodnicy w kategorii juniorów i seniorów, a od 15 do 17 września w tym samym miejscu rozpocznie się walka o medale indywidualne i drużynowe w kategorii Open. Ta niezwykle widowiskowa dyscyplina sportu po raz pierwszy zagości na polskich wodach. Cieszymy się, że są organizowane różne wydarzenia, a Mistrzostwa Europy w takiej randze to rzeczywiście jest duże wydarzenie. I chcę powiedzieć, że Szelment, w skrócie tak ujmę, bo wiemy, że chodzi o nasz ośrodek, jest takim jedynym w Polsce, a nielicznym w Europie, gdzie narciarstwo uprawia się zimowe, zimowa wodne latem. Także połączenie tych dwóch
dyscyplin jest możliwe tylko u nas w województwie podlaskim, w Szelmencie. Dlatego chciałem w tym miejscu też podziękować tutaj przedstawicielom Polskiego Związku Motorowodnego, Narciarstwa Wodnego, że przychylnym okiem spojrzeli na nasze województwo i lokalizację tych mistrzostw w Szelmencie. Też i dla pana prezydenta i głównego sponsora za wsparcie. Myślę, że będzie to naprawdę ważne wydarzenie, a głównemu tutaj gospodarzowi za to, że no też podjął się tego wyzwania, bo to wyzwanie nie było łatwe i widzimy, że ośrodek się rozwija. Zainteresowanie rośnie tak naprawdę z sezonu na sezon. Biorąc pod uwagę zeszły sezon i pierwsze Grand Prix Pucharu Europy Mistrzostwa Polski, które zorganizowaliśmy, chcieliśmy to zrobić jak najlepiej. To były prestiżowe zawody 2016 roku nad wodą. No, od razu po tych zawodach zaczęliśmy startować i mierzyć poprzeczkę jeszcze wyżej. Nasza deklaracja i chęć organizacji Mistrzostw Europy za wyciągiem okazało się sukcesem. Otrzymaliśmy ten tytuł. Mamy możliwość organizacji Mistrzostw Europy w trzech kategoriach: junior, senior oraz głównej w kategorii open. I to jest taka wisienka na torcie, którą zapieczętujemy na sezon letni praktycznie w całym wrześniu, jeżeli chodzi o wyciąg nadwodnych. Po zawodach najwyższej rangi europejskiej wypada myśleć już tylko o Mistrzostwach Świata. Każdy z nich dostał 10 tysięcy złotych. Marszałek nagrodził najlepszych podlaskich sportowców i trenerów. Młociarz Wojciech Nowicki, biegaczka Karolina Marta Łozowska, tenisista stołowy Rafał Czuper, trenerka Malwina Wojtulewicz oraz działacz sportowy i trener Wojciech Niedźwiecki to laureaci dorocznych nagród Marszałka Województwa Podlaskiego. Nagrody za osiągnięcia sportowe zostały przyznane w kategoriach najlepszy sportowiec, najlepszy młody sportowiec, najlepszy sportowiec niepełnosprawny. Bardzo się cieszę, że się spotykamy po raz kolejny, że zarząd województwa przyznaje co roku nagrody dla najlepszych sportowców, trenerów i widzimy, że z roku na rok jest kogo nagradzać i widzimy też postęp, szczególnie wśród też młodzieży. Przy analizie sportu, promocji przeczytałem, że analitycy podają, że jedna złotówka zainwestowana w promocję, ale poprzez sport, zwraca się dziesięciokrotnie. Chcielibyśmy jako zarząd, aby nasze wsparcie nie tylko tutaj tego grona, ale wszystkich zajmujących się sportem, czy to na poziomie amatorskim, półwyczynowym czy wyczynowym, było jak najszersze, ale wiadomo, że takich możliwości, co z przykrością musimy podkreślić, nie mamy. Dlatego doceniamy tych osiągających najwyższe laury, zdobywających najważniejsze medale i państwa działaczy, trenerów, którzy w tym wspomagają. Najlepszy sportowiec. Ten tytuł otrzymał lekkoatleta specjalizujący się w rzucie młotem, brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro, Wojciech Nowicki. Nagrodę odebrała jego trenerka. Najlepszym młodym sportowcem okazała się biegaczka Karolina Łozowska. Natomiast tytuł najlepszego sportowca niepełnosprawnego został przyznany tenisiście stołowemu, zdobywcy m.in. drugiego miejsca w letnich igrzyskach paraolimpijskich w Rio de Janeiro, Rafałowi Czuperowi. Zarząd województwa przyznał też nagrody za działalność sportową. Tytuł najlepszego trenera otrzymała Malwina Katarzyna Wojtulewicz, na co dzień trenująca Wojciecha Nowickiego. Za całokształt działalności sportowej został doceniony Wojciech Niedźwiecki. Podczas spotkania członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk podpisał umowę na realizację programu Lekkoatletyka dla każdego. Projekt będzie realizowany przez Podlaski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki.
Główne cele to m.in. poprawa stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej, upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych wśród dzieci, poprawa i rozwijanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży, zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi sportami, promocja lekkiej atletyki jako jednego z pierwszoplanowych sportów w szkołach podstawowych, zwiększenie aktywności i efektywności działań stowarzyszeń klubów sportowych, uczniowskich, szkolnych, międzyszkolnych, ludowych oraz innych organizacji pozarządowych w celu upowszechnienia sportu dzieci.